Hej, ja jestem Saorchi. Witam was serdecznie w 21. odcinku serii Zagrajmy w The Evil Within 2. Jesteśmy nadal w pokoju Sebastiana i skorzystam z warsztatu, tak jak ostatnio wam pod koniec mówiłem. Tutaj zobaczyłem sobie, że jeśli chodzi o ulepszenia broni, to jeszcze pozbieram trochę części, żeby rozwinąć obrażenia albo pistoletu, albo strzelby, ale jednocześnie chcę sobie przynajmniej dwa naboje do strzelby wytworzyć i jeden wybuchowy bełt. Oprócz tego jest jeszcze jedna kwestia, której ostatnio nie zrobiłem, a mianowicie możemy sobie sprawdzić tutaj kolejną kliszę i pogadać zapewne z Kidman, więc zobaczymy, co ona powie. Oprócz tego też jeszcze chcę wejść do gabinetu Sebastiana i tam sprawdzić, czy mamy jakieś dodatkowe informacje. A teraz jaka ciekawa sprawa, że nasz Sebastian przepędził kotka. It's me, Kidman. Good to know you're still there, Sebastian. After Beacon, I tried to make some sense of what happened to me. But everyone said I was delusional. Or hiding the truth. I started to believe that maybe they were right. That maybe I was crazy. I felt so frustrated. Useless. Drinking was the only thing that killed the pain. So much time wasted. I could have tried harder. Shit. Don't beat yourself up, Sebastian. When Mobius doesn't want to be found. Don't make excuses for me, Kidman. I fucked up. Look, Sebastian, this isn't the time to dwell on the past. This is the time to make up for it. Self-pity is what led you to drink in the first place. You have a chance to get back what you lost. Don't lose sight of that. Harsh, but true. You're right, Kidman. Thanks. No właśnie, Sebastian się tutaj obwinia, ale też no, prawda jest taka, że musi wziąć się w garść, nie może teraz nad tym rozmyślać, tylko działać dalej. 700 zielonego żelu, nie za dużo, więc nie rozwinę sobie niczego dalej, ale tutaj właśnie chciałem się jeszcze dostać i sprawdzić, czy coś nowego tutaj może nasz bohater powiedzieć o kimś. Nie wiem, czy ja tutaj sprawdzałem Yukiko Hoffman, czy nie za bardzo. Nie mogę tego zbadać. Mogę. Ale nie, nic nowego nie ma. O, na temat Sykesa chciałem sprawdzić. Bo jakby nie patrzeć, długo spotkaliśmy, no ale nie mamy za bardzo nic nowego. No dobra, skoro tak, to możemy w takim razie stąd spadać. Bo tu rozumiem, że nic innego zbadać nie mogę. A te przedmioty już wam chyba pokazywałem, które tutaj sobie leżą. W takim razie wracamy i będziemy dzisiaj kontynuować wątek fabularny w rozdziale 7, to na pewno. Ale jest też parę innych rzeczy, które chciałem nadrobić, na które mi zwróciliście uwagę w komentarzach pod poprzednimi odcinkami. Jest tego kilka rzeczy właśnie, jest takich spraw kilka, więc też będę chciał to zrobić. Chodzi o dodatkowe figurki, które zostawiłem w poprzednich materiałach, a które wy zauważyliście, a także jakieś skrzynki, które ostatnio zostawiłem. No i oprócz tego będę też chciał na pewno się dostać tutaj do tego magazynka. Najpierw przenieśmy się tu. Właściwie to nie musiałem sobie nawet tego szczególnie oznaczać, bo drogę znam. Ale przeniesiemy się właśnie mniej więcej w to oznaczone miejsce, bo już kilka odcinków temu napisaliście mi, że tutaj jakaś figurka leży, której ja nie zauważyłem w trakcie eksploracji. A faktycznie możecie zobaczyć, że figurka tutaj jest. Więc sobie ją w takim razie zniszczymy i zgarniemy kolejny kluczyk. Proszę bardzo, już 18 w naszej kolekcji, więc ponad połowę udało się zdobyć. A teraz idziemy tutaj na wprost do tego magazynka. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, zdobyłem do tego klucz, więc jestem w stanie w końcu się tutaj dostać. No i liczę na sporo dodatkowych surowców, które będzie można tutaj znaleźć. Zobaczmy. Nie ma żadnych niespodzianek tutaj, negatywnych dla mnie. Mam nadzieję, że nie. Ale faktycznie jest trochę rzeczy do zdobycia. Gwoździe do tworzenia bełtów wybuchowych. Jest proch strzelniczy. Części broni oczywiście przydadzą się. W tej skrzyneczce również powinniśmy coś ciekawego znaleźć. O proszę!
Nowa broń, to znaczy nowy rodzaj strzelby, tak? Strzelba długolufowa. Ta strzelba półautomatyczna o średnim zasięgu ma długą lufę, dzięki czemu pozostaje skuteczna na dalszym dystansie. Yeah, that's more like it. O nie. Ten filtr oznacza, że znowu tamta zjawa nas tu może zaatakować. Tam w ogóle widzę ciało. Otworzę to. Części broni wysokiej jakości. Czy ona się tutaj dostanie? Niestety nie zabiorę toporka. W tym pomieszczeniu to chyba wszystko. Dobra, ja muszę stąd spadać. Shit! Jejku, znowu będziesz mi straszyć? Słyszę ją. Jejku, jest tutaj! Jednak weszła! Jeśli ona tutaj przyjdzie, to ja nie będę w stanie się wycofać. Ale mnie teraz zapędziła, no. Złapie mnie. Mordę! O kurde! Dobra, nic mi się nie stało. Chciałem ją wyminąć, ale chyba tak miało być, co? Jejku. Się znowu najadłem stracha. No ale dobra, spadamy. Znowu te odgłosy dziwne. No ale tutaj na razie to będzie wszystko. Ciekawe, ile jeszcze ta zjawa będzie mnie tutaj ścigać, no. Bo to się wydaje naprawdę nie kończyć. Teraz w takim razie, jak już będziemy się kierować tutaj, żeby kontynuować wątek fabularny, to jeszcze sprawdzimy tutaj dwie rzeczy, o których mi pisaliście. Mianowicie jedna figurka, którą zostawiłem, a także skrzynki, które też pozostawiłem na swojej drodze. Możemy to teraz sobie nadrobić. Tutaj mam ciągle do zdobycia w razie czego naboje do pistoletu po tej stronie. Zresztą tam wcześniej, niedaleko tego magazynu też. Ale pewnie nie będzie mi dane ich zabrać, bo nadal mam maksymalną ilość. Tutaj na którymś dachu pisaliście, że jest figurka. Tylko nie wiem dokładnie na którym, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale nie widzę, szczerze mówiąc. Tu jest. No nie no. To jest, trzeba przyznać, naprawdę niesamowicie ukryte. No kto by pomyślał, że na dachu może być figurka? To ja i tak się staram naprawdę dokładnie rozglądać, ale żeby jeszcze sprawdzać po dachach, to już kurde bez przesady. No i tutaj właśnie w tej przewróconej ciężarówce jeszcze pisaliście, że zostawiłem skrzynki. I mamy w środku części broni. W sumie 40, więc super. No i to by było tyle, jeśli chodzi o nadrobienie zaległości. Mam nadzieję, że o niczym już nie zapomniałem. Mamy magazyn, mamy dwa kluczyki i właśnie tutaj te skrzyneczki, więc teraz udajmy się w końcu tutaj. Użyj komunikatora, by odszukać i zniszczyć dzieła sztuki Sebastiana. Czyli to będzie tu z tyłu, tak? No właśnie, jeszcze do tego się nie dostawałem. Zobaczymy, jakie znowu chore rzeczy przyjdzie nam tu zobaczyć. Lepiej uważajmy, co? Na początek. Zielona roślinka. Kurde, znowu ta szafa grająca. Mam nadzieję, że po raz kolejny nie spotkam tutaj tej zjawy, co? Dziennik barmana. Ostatni wpis w zniszczonym dzienniku. Ostatnio Taproom przeżywa rozkwit. Biznes się kręci. W Union pojawiło się mnóstwo nowych twarzy. Przyjeżdżają całymi tabunami i wszyscy są spragnieni. Jeśli tak dalej pójdzie, to w końcu będzie mnie stać na nalewaki do piwa.
Pete narzeka na tłumy, ale według mnie im nas więcej, tym weselej. Zawsze był zrzędliwy, jednak ostatnio zachowuje się wyjątkowo dziwnie. Siada tam, gdzie zwykle, łypie na nowych klientów z podełba i coś do siebie mamrocze. Pozbyłbym się go, ale dotąd był moim najlepszym klientem. 25 akt. Już naprawdę sporo udało się zgromadzić, biorąc pod uwagę, że jest 40. Dobra, ten tutaj nie wstanie. Widać po nim, że jest jakimś cywilem, który raczej wstawać nie będzie. I nic poza tym. Chodzimy zatem dalej. So this is his art? It's just a photo. Dokładnie to samo widzieliśmy tam przed wejściem do teatru. Sprawdźmy to. I'm gonna stab the shit out of you. Kurde. Ożesz w mordę. Te nagłe dźwięki są straszne. Shit. Locked. Gotta find a key or something. No jakże inaczej, kurczę. To co, poszukamy klucza. Domyślam się, że mapki nie zobaczymy, no właśnie. O mój Boże. Ta Obscura, ten potwór, który teraz był przed nami, kiedyś była kobieta. I to ma być jego sztuka, co? Less malleable than clay, softer than marble, it really is the perfect medium. Can't concentrate like this. A sculpture doesn't need a tongue. Boże, odciął jej język. Nie mogę tego słuchać. Tutaj już nic. Okropne. Kiedy my go wreszcie dopadniemy? Co, tak po prostu nam zostawił kluczyk tutaj? To jest zbyt podejrzane. Patrzcie, znowu oko. Symbol, który tutaj bardzo często widujemy. Ojej, ojej, ojej. No nic poza tym tu nie znajdę. Dobra, zabieramy to, chociaż boję się, że coś się stanie. No, kurde, oczywiście. Okej. O Boże, nie! Przyjdą tutaj pewnie, co? Czekajcie, sprawdźmy, jak to wygląda z amunicją. Dobra, czego mamy pistolet? To zmieniało się tutaj w ogóle. Dobra, są po tej stronie, słychać. Przejdź tędy. Czekamy, czekamy, niech się odwróci. Może teraz? Powinien być jeszcze drugi, bo dwóch widziałem przynajmniej. W razie czego jest jeszcze toporek, więc możemy też wykorzystać na tym drugim przeciwniku. On tam gdzieś dalej musi być, więc na razie jeszcze tu się rozejrzę. Możliwe, że w tym pomieszczeniu coś więcej znajdę. Z drugiej strony nie wydaje się. Oczywiście nie zapomnijmy o zielonym żelu. Pięćset. I gdzieś tutaj musisz być, jest. Zobaczy mnie.
porę uciekłem. Ale może za chwilę tu przejść. Dobra, spróbuję go dopaść. Jeśli się odwróci, to wtedy użyję toporka. Co to ma być? Chciałem, kurczę, wykorzystać ten bieg do niego. A Sebastian pobiegł nie zupełnie w odwrotnym kierunku. Dobra, tu mamy jeszcze jednego. Zaraz go dopadnę. Z tej strony i tak nie przejdziemy. A, tu jest jeszcze jeden. Dobra, to jednego załatwię nożem, drugiego toporkiem, pewnie zauważą nawzajem. Patrzcie, o dziwo nie zauważyła mnie jeszcze. To zaskakujące. No i gin. Dobra. Czyli nawet nie trzeba było toporka wykorzystywać ostatecznie. No i to wszystko tutaj. Tędy powinniśmy się przedostać do tej... do tego dzieła sztuki. Dobra, przechodzimy. No, to uwaga. Nawet nie mogę biec. Coś tu się wydarzy. Naprawdę? Kurde, pełno pułapek. O, w mordę. Muszę uważać. Lisa Crane. To jest pewnie imię i nazwisko tej dziewczyny. Dobra, pytanie, którędy ja przejdę? Czy tędy? Można łatwo przeoczyć, kurde. Nie wiem, czy tutaj przejdę. Już tak jakoś dziwnie to wygląda. Wydaje mi się, że jednak z drugiej strony muszę iść. Teraz tędy, tam... Ojejku! W mordę. Tam, gdzie trochę mamy więcej miejsca. Prawda? Okej, Hoffman. Hope you're right about destroying these things. Powoli, nie zawadzić. No i mamy to. Here we go. No to udało się. Destroying that freak's work was actually therapeutic, but I'm not done yet. One more. No, no właśnie, jeszcze musimy się dostać tutaj, teraz. I tam kolejne dzieło Stefano. Dobra, no to spadamy stąd w takim razie jak najszybciej. Czyli muszę udać się w tamtą stronę, okej. Okay. Tu już wszystko sprawdziłem w poprzednim odcinku w tej okolicy. A, to w sumie mogę teraz zabrać sobie chociaż ten jeden nabój. I tak tutaj ten koleś ma jeszcze tego więcej. Znowu 38, maksymalna ilość i lecimy. No, było parę takich momentów grozy tutaj i pewnie podobnie będzie, jak znowu przeniesie nas Stefano gdzieś. Za chwileczkę. A tutaj przypadkiem nie mogę zgarnąć? Nie. Myślałem, że roślinka do zdobycia. Nie jestem pewien, czy ja w końcu wchodziłem do tego busa poprzednio. Chyba tak, znaczy nic tutaj nie ma na pewno. Dobra, wchodzimy, bo wcześniej właśnie postawiałem to pomieszczenie dlatego,
że mamy tutaj nasz cel główny, hotel Sanctuary. Też muszę się dostać na górę teraz. Na początek rozejrzyjmy się na parterze. W szufladzie może coś być. Faktycznie, mamy gwoździe. No i coś się może znajdować w tych automatach, chociaż muszę uważać jak zwykle. Naprawdę? Ręka? Już chyba nic więcej. Tutaj zielony żel, super. Zawsze to nie wiadomo, co wyskoczy. Wow, jeszcze wyskoczyło, kurde. A to niespodzianka. No dobra, więcej chyba nie ma sensu próbować. Ale czasem warto spróbować więcej niż raz w takim razie. Dobra, co dalej? Tutaj może za ladą. To jest recepcja najwyraźniej, skoro jesteśmy w hotelu. Nie, niczego nie sprawdzę. I znowu strzykawka i amunicja, której nie zabiorę, bo mam maksymalną ilość, więc wchodzimy na górę. Nic innego mi już tutaj nie pozostaje. Szukamy kolejnego obrazu, co? Jest. Nikogo za rogiem nie mamy. Pewnie tutaj do tych pomieszczeń nie wejdę nawet. No to uwaga. Let's finish this. Czyli znowu to samo. Po raz kolejny muszę zdobyć klucz. No nie! Znowu ta obskura. O, w mordę. Chyba muszę sobie w takim razie podgłosić słuchawki, żeby ją lepiej słyszeć. Ja już ją wcześniej zauważyłem. Gdzie ona może być teraz? Słyszę ją tutaj chyba. Ej, weszła, weszła tutaj. Weszła do pomieszczenia chyba. Jeszcze po tej stronie widziałem coś do zdobycia. A nie, tylko pozytywka. Mamy klucz. All right. This should get me close to that art. Shit. Maybe I can sneak by it. Przyjdzie tutaj, bo nie wiem, czy czekać. Jest. Mamy ją. Ale jazda niesamowite to jest. Napięcie niesłychane. Tak, idź sobie w drugą stronę. To mi bardzo by odpowiadało. Dobra, muszę z innego przejścia skorzystać.
Lepiej by było ją obserwować ciągle. Te jej odgłosy. Nie. Nie wracaj się do mnie. Idź sobie najlepiej w lewo. To by było mi najbardziej na rękę. Jest dobrze. Nie. Kurde, tu ją słyszę chyba. Jest. Ale to jest pokręcone. Skręć już wreszcie, idź mi stąd. Kurde. Brak mi słów. I akurat idziesz na tą stronę, naprawdę? Dobra. Dobra, muszę chyba przebiec. Jeśli tylko usłyszę, jak ona biegnie, to ja też. Szybko, szybko, szybko. Nie no, trafiła mnie. Kurde, liczyłem jednak, że się uda. O, w mordę. Dobra, spadamy. Czyli jednak trzeba to zrobić po cichu. Tam jest co? Zobaczę, gdzie pójdzie. Może się uda za chwilę przemknąć. Kurde, idzie tutaj akurat. Ale jazda. Ej, ej. Czemu ona mnie niby może zobaczyć? Trzymajmy się z daleka. Znowu spróbuję się wbić do tego pomieszczenia obok. Dobra, odbiegła dalej. Choć nie jestem pewien, w którą stronę. Jest blisko. Dobra, spadam. Teraz. Uciekaj, proszę cię. Dobra. Ale jazda, no teraz to jest jakaś tragedia. Zaryzykuję w tym momencie. Dawaj. Zamykaj to. Made it. Hopefully I'm done with those things for a while. Uff, no udało się. Ale znowu było blisko. Otwieramy to. Znowu to samo, co? Maria Crane. Wcale bym się nie zdziwił, jakby to w ogóle to stworzenie było z dwóch kobiet w ogóle złożone, bo strasznie pokrętnie to wygląda, ale dobra, idźmy. Tędy się uda, co? Dobra, zniszczyć to. I patrzcie, i przejście do teatru odblokowane. Pięknie. That's both of them. Should have done the trick. Better head back to the theater and see if I can get in. Uff, no to udało się w takim razie. To wiecie co? Mi teraz pozostaje jedynie udać się jeszcze do kryjówki. Tam sobie uzupełnię zdrowie. I ewentualnie zobaczę, czy jestem w stanie sobie jakąś broń ulepszyć na tę chwilę.
Tylko, że wrócę może do kryjówki, ale tej tutaj. Bo to jest bliżej teatru. Tak więc widzimy się na miejscu, chyba że po drodze jeszcze na coś się natknę. Nic się jednak nie działo, więc mogę skorzystać tutaj na początek z warsztatu u siebie. I teraz tak. Nie chcę wytwarzać naboi raczej. Ewentualnie nie wiem, czy na przykład ze dwóch naboi do karabinu snajperskiego. Ale to dobra, na razie jeszcze z tym poczekam. Bo w sumie to chcę jeszcze tutaj sprawdzić szafki, a w szafkach też mogą być jakieś naboje. I see you're in need of my services again. Spróbujemy też z nią pogadać, choć wątpię, że można. Back again, detective. A jednak. You seem able to navigate this broken world. Yeah, but it's not easy. Nothing is easy in this place. But a broken mind in a broken world. Maybe there's a reason that you're here. That's a grim way of looking at it. I'm merely pointing out something that would be apparent if you were able to step outside yourself. But perhaps stepping outside yourself isn't what you need. Maybe you need to go further inside yourself. Okay. I know my office. Zawsze każda rozmowa mile widziana z nią. A, bo tutaj w ogóle jeszcze miałem harpuny. Tylko, że chyba nie mogę nadal zabrać. Zostawiamy to i otwieramy kolejne szafki. Widzę, że mamy bełt dymny tym razem. Dobra, lecimy po kolei. Kolejne części broni mam już 660, więc naprawdę sporo. I za chwilę sobie je wykorzystamy. Jeśli chodzi o zielony żel, to mam go na tyle mało, że nie wystarczy mi na żadne ulepszenie, które by mnie interesowało. Więc podchodzimy tutaj. No i wytwórzmy ze dwa naboje do karabinu snajperskiego. Tutaj zostawiamy na razie tak jak jest. I ulepszenie broni przede wszystkim, więc strzelbę sobie ulepszę. 120% siły ognia za 480 części broni. Dobra. I teraz mam 180 części, więc pozbieram, żeby być może ulepszyć sobie tutaj siłę ognia pistoletu, ale to 400 wymaga. Więc na razie zostawiamy i wracamy w takim razie. Tak jak mówiłem, dostałem się tutaj do Post Plus, gdzie jesteśmy już zdecydowanie bliżej teatru. Tu właśnie skorzystałem sobie z kawy, żeby uzupełnić zdrowie. I możemy stąd wyjść w takim razie. Czekajcie, bo to nie tędy, tylko tutaj. W końcu zatem jesteśmy w stanie dostać się do teatru. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale zmieniła się pora. A przynajmniej pogoda. Ale jest zdecydowanie... Znaczy pogoda może nie, bo nadal pada, ale jest zdecydowanie jaśniej, jak sami widzicie. Po tym, jak właśnie wykonaliśmy te zadania z wątku fabularnego, czyli dostaliśmy się do tych całych dzieł. Coraz bliżej oka, czy raczej obiektywu, ale ja to nazywam okiem, wiecie, tak w przenośni trochę. Zanim wejdę do teatru, to oczywiście sprawdzimy każde auto. Choć wygląda na to, że nic w nich nie ma. No i pytanie, czy w końcu trafimy na jakieś wskazówki co do miejsca, gdzie możemy znaleźć Lily. Oczywiście na razie taką wskazówką jest właśnie teatr. Ale jakoś szczerze mówiąc nie chce mi się wierzyć, że już się tutaj spotkamy. Wydaje mi się, że to może być kolejna jakaś podpucha. Jest zatem główne wejście, ale jeszcze z tej strony widziałem coś. To chyba proch strzelniczy. Zgarniamy oczywiście. No i to chyba będzie na tyle. Po tej stronie niczego nie ma, też nie przeskoczę na drugą. Dobra, wejdźmy w takim razie, patrzcie. Kolejne dzieła naszego Stefano, najwyraźniej, patrzcie na to. Kurde. Coś okropnego. I teraz tak, rozumiem, że obojętnie, które wejście, to i tak się dostanę do tego i samego pomieszczenia.
Zdecydowanie. He's gotta be in here somewhere. O proszę, więc zaczynamy rozdział 8. A wiecie co to oznacza? Oczywiście to, że zajmiemy się nim w kolejnym odcinku. Tak się właśnie zastanawiałem, czy wejście do teatru nie będzie przypadkiem początkiem jakiegoś nowego rozdziału, a skoro tak jest, to ja się już z wami pożegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i oczekujcie na kolejny. Cześć!